z naszymi gośćmi rozmawiamy o wszystkim. Znamy wiele, wiele historii. Znamy rodziny, znamy wnuki, małżonków, dzieci. I oczywiście jest też tak, że razem z tymi ludźmi przeżywamy codzienność. Zupki jakieś sobie są? Pomidorowa i rosołek. A może pyzy? Dawno nie wiem. No, to jedne ruskie, jedne pyzy. Dobra. Pierogarnia u Aniołów istnieje już prawie 10 lat na placu Szembeka. Ja jestem tutaj od samego początku. Na miejscu. Dobrze. Nazwa Pierogarnia u Aniołów była pomysłem autorskim pani, która projektowała to wnętrze. No a anioły po prostu kojarzą się po pierwsze z Caritas, a po drugie no, z naszą obsługą jak najbardziej. Same aniołki tutaj pracują. Dwa cygańskie, dwa włoskie, dwa meksykańskie i dwa litewskie. Serwujemy 19 rodzajów pierogów, najróżniejszych od mięsnych przez bezmięsne i słodkie, owocowe z serem na słodko. Do tego codziennie gotujemy inną zupę dnia, więc każdego dnia właściwie przez 19 dni w miesiącu można zjeść inny obiad. Słyszałem, że to są najlepsze pierogi w Warszawie. Przyjechałem aż z Muranowa. Tutaj tworzymy pewną, nawet zaryzykowałabym, wspólnotę praską. Dla mnie. Dla ciebie. Gdzie ludzie czują się naprawdę jak u siebie w domu. Czują klimat. Zdarza się, że sąsiedzi spotykają się u nas, dosiadają się do siebie, rozmawiają. Otworzyliśmy drugi lokal na Pradze Północ, ponieważ goście nas o to prosili. Mieli za daleko, żeby jeździć. Do naszych pierogarni przyjeżdżają naprawdę goście z całej Warszawy, z Ochoty, z Żoliborza, z Pragi Północ. A że my jesteśmy bardzo związani z Pragą Północ od 25 lat. Tam istnieje Caritas nasz, tam mamy główną siedzibę, więc ta Praga Północ jest bardzo bliska naszemu sercu. Tutaj każdy z nas może być spokojny, że gdy przyjdzie i spożyje posiłek i zapłaci rachunek, to zysk, który z tego Caritas osiąga, jest przeznaczony na prowadzenie różnych dzieł charytatywnych naszej diecezji. Jest ich około 46. Prowadzimy niedawno otwartą łaźnię mobilną, prowadzimy jadłodajnię przy współpracy z dzielnicą Praga Południe. Tutaj w pobliskim klubie alternatywnym może spotykać się młodzież, dzieci, aby spędzać konstruktywnie czas, a środki pozyskujemy również dzięki współpracy z dzielnicą Praga Północ. Pani Ania bywa u nas bardzo często, jest naszym stałym codziennie gościem. Razem łącznie z weekendami. Tak, jest ze swoją córeczką Stellą. I z mężem. Blondynką bardzo inteligentną, która chodzi na zajęcia z angielskiego do nas również. Tak. W soboty. I z mężem, który uwielbia żurek i placek pani Krokiewicz. Po węgiersku. Stella na leśniki. Jeszcze dwie słówki do tego. To co były dwie do mnie wróciły. Ale to na wynos. Szał dzisiaj, szał. Gotuj się. Słuchaj, pilnuj swoich, ja tutaj już... No i jeszcze jedno pluszowe. Ruskie. Ruskie trzeba dorzucić. Pracować w pierogarni latami, to trzeba naprawdę to pokochać. I dziewczyny, które u nas pracują, naprawdę pierogarnie kochają. O, dziękuję. A soczewice tam się robią? Ruskie soczewice. Tak, bardzo proszę. Połowa tego i połowa tego, tak? Mamy w pewnych momentach, godzinach kluczowych, lunchowych, bardzo duży ruch, więc pracy jest bardzo dużo, a nasza obsługa jest uśmiechnięta od 10 do 20 i czuć, że nie jest to praca, tylko jest to coś więcej. Jest to misja.
Nasze podejście do pierogarni nie jest tylko i wyłącznie stricte biznesowe, aby wygenerować jak największy zysk. Pierogarnia jest miejscem działań towarzyszących, które staje się miejscem spotkań dla dzieci, dla młodzieży, dla rodzin. Tutaj organizowane są różnego rodzaju nieodpłatne działania, które mają również pewnego rodzaju misję związaną z przekazem treści związanych nie tylko i wyłącznie z Ewangelią, oczywiście takie są, ale także z budowaniem dobrych relacji. My name is Lena. Very nice. My name is Lena. W naszych pierogarniach regularnie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, plastyka, muzyka. Oczywiście są to aktywności skierowane do dzieci. W-H-H. Żeby te dzieci mogły zostać w bezpiecznym miejscu, dowiedzieć się czegoś interesującego, coś zrobić, czegoś się nauczyć, a rodzice w tym czasie mogli sobie spokojnie pójść na zakupy, odetchnąć. Słuchajcie, kto je jakie pierożki? A może być z kapustą i grzybami? Może. 4 ze szpinakiem i 3 ze białym serem i ze cukrem. No będą z cukrem, będą, nie martw się. Sekretem tego miejsca są dwie najważniejsze rzeczy. Serce i caritas. Czyli jedno i to samo. My do każdej czynności, do każdego dania dodajemy główny składnik, czyli serce. Do tego jeszcze trochę uśmiechu. Nawet jak się nam coś pomyli, pomylą nam się rodzaje pierogów, to i tak uśmiechem i radością wynagradzamy naszym gościom każdą pomyłkę. No i to jest clue chyba tego wszystkiego, tak? Serce. Tutaj można znaleźć serce. Serce domowego, pysznego polskiego jedzenia i serce Caritas.